Jaki jest najbardziej szalony serial, jaki ostatnio oglądaliśmy? My mamy dwie propozycje i za chwilę postaramy się odpowiedzieć na to pytanie. Cześć, witamy was bardzo serdecznie. Tutaj Kamil i Rafał z BeMyHero.pl. I dzisiaj mamy dla was materiał porównawczy. Dokładnie. Mamy sobie dwa seriale, które ukazały się w Polsce na dwóch różnych streamingach niedawno, które bazują na opowieściach graficznych i które są również szalone, tylko że w trochę inny sposób. Każda na swój sposób. Mówimy tutaj o dwóch seriach, podobnych i różnych. Mianowicie, pierwsza to Happy. Happy jest to produkcja stacji Syfy. W Polsce dystrybuowana przez Netflixa. Pierwszy sezon mieliśmy w 2017 roku. W tym roku pojawił się sezon drugi na Netflixie pod koniec maja chyba. Mm-hmm. Serial opowiada o byłym policjancie Niku Saksie, który zostaje wplątany w skomplikowaną intrygę, gdzie jest porwana pewna dziewczynka i ta dziewczynka, wyimaginowany przyjaciel tej dziewczynki rusza znaleźć kogoś, kto jej pomoże. Tak, i znajduje Saksa. I pierwszy sezon dzieje się w okolicach świąt Bożego Narodzenia. A drugi sezon, który rozwija świat, rozwija postacie, relacje pomiędzy nimi i nadaje jeszcze bardziej szalony sznyt temu wszystkiemu, dzieje się w Wielkanoc. No, to jest pierwszy serial. Drugim serialem jest Doom Patrol, który bazuje oczywiście na komiksach DC. Ten serial pierwotnie ukazał się na streamingu DC Universe w Stanach Zjednoczonych, bo tylko tam jest dostępny. A u nas w Polsce, z niewiadomych przyczyn, dla nas niewiadomych, pojawił się na HBO Go, mimo że Tytani, czyli pierwszy serial platformy DC Universe, jest na Netflixie. Nieważne, ważne, że możemy go w Polsce legalnie obejrzeć. Ten serial opowiada dosyć standardowo o tym powiemy, bo opowiada o grupie nieprzystosowanych do życia w normalnym społeczeństwie wyrzutków, których pod skrzydła bierze Chief, szef, i który nadaje im sens życia, to może za dużo powiedziane, ale pokazuje im, że można żyć po traumatycznym przeżyciu. Tak, i jest to bardzo standardowe i sztampowe to, co powiedziałeś. Ten opis, taki nie opis, który powiedziałeś, tak, ale właśnie na tym polega jakby siła tego serialu, że on w tej zwyczajności jest bardzo niezwykły i jest bardzo szalony. W zupełnie inny sposób, tak jak właśnie powiedzieliśmy, niż Happy. I my chcemy w tym materiale pokazać wam te stopnie szaleństwa na różnych płaszczyznach, rozkładając te seriale na kilka czynników. Więc zacznijmy od protagonistów. Zaczniemy od protagonistów w Happy, gdzie mamy tego głównego bohatera, którym jest właśnie Nick Saks, który jest taką postacią bardzo niedbającą o to, co inni o niej pomyślą. Jest bardzo w pierwszym sezonie. Jest alkoholikiem, narkomanem, absolutnie nie przejmuje się tym, co ludzie o nim myślą, co ludzie mu zrobią. Jest też płatnym zabójcą w pierwszym sezonie. Tak, też nie przejmuje się tym, co on zrobi ludziom. To się nawet przejmuje, tym mniej się przejmuje. Tak, i jest bardzo taki sarkastyczny trochę taki też nieprzystosowany. No i drugą postacią jest Happy, który tutaj celowo, trzeba ich zestawić, no bo to jest jakby dwójka głównych bohaterów takich zestawionych ze sobą. Happy jest niebieskim jednorożcem. Z głosem Patona Oswalda, więc bardzo charakterystycznym wokalem. Tak, jest on bardzo naiwny, bardzo infantylny, no bo został wymyślony przez dziewczynkę. I on 10-letnią dziewczynę. Dzieckiem tak naprawdę. Tak, i on jakby team-upuje się z Nickiem i próbują żyć wspólnie w sumie, w symbiozie. I ten, tak, i jakby cały serial się opiera na tej dwójce postaci, na tym zderzeniu tego brutalnego Nika, który nie patrzy na to, co się dzieje wokół niego, na to, czy zrobi komuś krzywdę, czy nie. I tego dziecinnego, takiego postrzegającego świat przez pryzmat dziecka, właśnie wymyślonego przyjaciela. No oprócz tego mamy jeszcze tak naprawdę trzy główne protagonistki. Mamy Meredith, czyli byłą partnerkę Saksa z policji, panią detektyw, która jest jeszcze detektywem w pierwszym sezonie, w drugim już
nie jest. Mamy Amandę, czyli byłą żonę Saxa. No i Hayley, czyli porwaną przez złego Mikołaja dziewczynkę. No właśnie, czy mówić wam dalej, bo tu już wchodzimy na etapy spoileru z drugiego sezonu. Więc zostawmy. Mamy też młodą Hayley, której Happy jest wyimaginowanym przyjacielem i która zostaje, musi być odnaleziona przez Happy'ego i Saxa. Postacie w Doom Patrolu są dużo bardziej chyba szalone konceptualnie, tak, moim zdaniem, bo tutaj mamy osoby, które posiadają supermoce. Mamy Chiefa, który w sumie nie ma żadnych supermocy, ale jest jakby rozpoczyna całe to zamieszanie trochę dziejące się. Ma, bo pamiętaj, że żyje ponad 100 lat, a ciągle wygląda tak samo, więc... No tak, ale to czy to jest jakaś supermoc? Ja chciałem mieć taką supermoc. No dobra, poza tym mamy Larego, czyli gościa poparzonego promieniowaniem radioaktywnym, w którego wstąpił negatywny duch, czyli duch, postać, kreatura, kreacja stworzona z negatywnej energii, czarnej, z energii z czarnej dziury. No, jakieś tam. No, mamy Cliffa, który jest roboto-człowiekiem, po prostu... Jego... Ma mózg człowieka, który... I ciało robota. To jest jego mózg, jako jedyny organ przeżył po wypadku w całości i Chief postanowił wsadzić ten mózg w ciało robota. Mamy Ritę, która była gwiazdą kina lat 30., 40. i 50., która po wypadku, gdy się tylko rozemocjonuje, staje się wielkim, wielkim ludzkim blobem. Bezkształtnym blobem. Mamy też Jane, która nazywana jest Crazy Jane, dziewczynę z 64 osobowościami. Większość z tych osobowości ma jakąś supermoc. No i do grupy dołącza najbardziej znana postać z tych wszystkich. Czyli Victor Stone, czyli Cyborg. Cyborg, dokładnie. Który jest chyba z tej całej bandy najbardziej takim normalnym. Może przez to, że najbardziej rozpoznawalny. Też, tak. No i jakby... Oceńmy tutaj szaleństwo. No, tutaj mi się wydaje, że Doom Patrol zdecydowanie wygrywa. Oni są dużo bardziej dziwni, bo postacie w Happy End to są po prostu ludzie. Ludzie, którzy się zachowują w mniej lub bardziej szalony sposób, ale są zwykłymi ludźmi. Tutaj mamy jednak te różnego rodzaju supermoce, tak to nazwijmy, aczkolwiek to są takie... nie wiem, ja na przykład bym nie chciał mieć takiej mocy jak Rita. No ja też nie. Antagoniści. Niezwykle ciekawe postacie w obu tych seriach, bo w Happy mamy przede wszystkim... No właśnie, kto ale, tak naprawdę... Ale tutaj mamy to samo, co w przypadku protagonistów, mianowicie w Happy mamy też bardzo chore postacie, takie zachowujące się w bardzo chory sposób, ale są to też zwykli ludzie. Tak. Może poza Blue. Tak, poza Blue / Orkusem. Mamy właśnie Blue Scaramucci, czyli mafiozo nowojorskiego, który jest... Którego ciało przyjmuje demon śmierci? Z jakiejś mitologii demon śmierci Orkus, który jest Brytyjczykiem z jakiegoś powodu. Mamy też Sony... Bo to jest cool. Mamy też Sonego Shine, czyli gwiazdę telewizji dziecięcej, mającego swój program telewizyjny, który jednocześnie jest mastermindem, który chce przejąć święta. Najpierw chce przejąć na własność Boże Narodzenie, a później Wielkanoc, który jednocześnie jest też antagonistą nazwanym Mr. Bug, który urządza orgie. Lateksowe orgie. A do tego przejdziemy. A oprócz nich chyba jeszcze... Jest Smoothie. Czyli taki, nie wiem, zabójca płatny. Sadysta / zabójca. Będący na usługach Sonego, który z jakiegoś powodu się zainteresował Hayley bardzo w drugim sezonie. Tak. I tylko, że to właśnie to, co wspomniałem, oni są zwykłymi ludźmi i jakby chore rzeczy nie robili, to... Są ciągle ludzkie, sadystyczne rzeczy. Tak, to nie są tak właśnie chorzy jak antagoniści w Doom Patrolu, gdzie mamy... mamy gościa, który się nazywa tym głównym jakby antagonistą, całym właśnie mastermindem jest Mr. Nobody, czyli gościu manipulujący rzeczywistością, który tak naprawdę wszystkie przygody naszych bohaterów są w jakiś sposób, są oni posunięci w jakiś sposób właśnie przez właśnie Mr. Nobody. Który swoje moce dostał przez eksperyment w 1946 roku przeprowadzony na nim na
w ośrodku nazistów, którzy przenieśli się do Paragwaju. Także tak, no, serial mówi właśnie, że on, bo on manipuluje chyba też czasem i przestrzenią. Mhm. I potrafi zamknąć siebie w takiej tej białej przestrzeni. Oprócz Mr. Nobody, który jest takim głównym antagonistą, mamy też Departament Normalności. Department of Normalcy, który wyłapuje wszystkich dziwolągów chodzących po świecie i wszystkie wynaturzenia, no i w sumie eksperymentuje na nich i próbuje je wykorzystać do własnych celów. Tutaj jest duży story arc, który jakby dzieje się wokół tego Department of Normalcy. No i takimi pobocznymi antagonistami serii są na przykład The Bird Hunter, gość, który je włosy z brody, żeby dowiedzieć się, żeby namierzyć daną jest postać, lub jakim stylem walczy, żeby przewidywać jego ruchy. Tak. Mamy też dwóch fantastycznych antagonistów. Admirała Wąsika, Admiral Whiskers, czyli który jest myszą, która się chce zemścić za zabójstwo swojej matki. I Ezekiela, który jest karaluchem. Który też chce przyjąć kontrolę nad światem, bo uważa, że karaluchy są najlepsze, że przeżyją każdą katastrofę, więc powinny rządzić światem. Sprytne. Więc tutaj no, są dwa różne rodzaje szaleństwa, błędu. Z tych naszych opisów zdecydowanie bardziej wygrywa Doom Patrol, jednak tutaj warto zaznaczyć, że to jest, tak jak wspomniałeś, zupełnie inny poziom szaleństwa. Właśnie te postacie w Happy są dużo bardziej takie, robią chore rzeczy, takie, które... Chore z perspektywy człowieka, zwyczajnego człowieka, który mógłby żyć w tym świecie. Tak, są dużo bardziej brutalne, dużo więcej robią takich rzeczy typu, nie wiem, skórowanie ludzi, jak Smoothie na przykład, czy jakieś sadystyczne rzeczy, czy te właśnie lateksowe orgie Sunny'ego, o których wspominaliśmy. Także są to takie rzeczy bardzo przyziemne i bardzo, które mogłyby się dziać w naszym, w naszej rzeczywistości, w naszym świecie. Natomiast te postacie w Doom Patrolu idą w bardziej w abstrakcję. Bardziej, zdecydowanie. I bardziej w to takie, w ten taki surrealizm. Teraz przejdźmy do świata, w których właśnie dzieją się te przygody. No bo tutaj na pozór w Happy mamy bardzo zwykły świat. Bo oczywiście mamy każde dziecko, które jeszcze nie wyrosło, nie stało się dorosłym, ma swojego wyimaginowanego przyjaciela, którego Happy i Nick Sachs mogą zobaczyć. Mamy też właśnie gwiazdę telewizji dziecięcej, która pertraktuje z papieżem, żeby przejąć kontrolę nad Wielkanocą i żeby uczynić Wielkanoc tym najważniejszym świętem w oczach po prostu wszystkich ludzi. Mamy też właśnie Smoothiego, który no, lubi skurować ludzi i nie pozwala im umrzeć, dopóki nie zrobią wszystkiego, co on im każe. Więc jakby tu jest poziom właśnie psychopatyczno-sadystyczny z odrobinką abstrakcji. Ale jest bardzo normalny. Właściwie tak naprawdę wszystkie wydarzenia, które się dzieją w Happym, w teorii mogłyby się wydarzyć w rzeczywistości, z tym jednym właśnie jakby nadnaturalną rzeczą, która jest, czyli że w tym świecie istnieją ci wyimaginowani przyjaciele. Tak, ale to wszystko jakby jest możliwe. Natomiast tutaj Doom Patrol idzie zupełnie już w abstrakcję, gdzie mamy osła będącego portalem do innej rzeczywistości, gdzie mamy żywą, samoświadomą ulicę, która się komunikuje za pomocą napisów, tak, która jest schronieniem dla wszelkiego rodzaju dziwaków, osób, które poszukują miejsca dla siebie, która się w ogóle nie dość, że jest samoświadoma, to jeszcze się teleportuje. Mamy obóz dla nazistów na przykład, o którym już wspomnieliśmy, gdzie są przeprowadzane różnego rodzaju eksperymenty. Sam fakt, że narratorem w tej opowieści jest antagonista i to jakby no, co ma sens, jest wszechwiedzący i wszystko wie na długo przed tym, zanim nasze postacie się dowiedzą o tym. Mamy też drugi plan jakby, gdzie mamy tego Animal Vegetable Mineral Mana, tak, gdzie mamy tą postać, która się pojawia pod koniec tego... Flexa Mentallo, dokładnie jego, który jakby może... gdy napręży odpowiedni mięsień, dzieją się różne rzeczy. Na przykład może napiętym bicepsem rozwalić ścianę. Z niewiadomych przyczyn ciągle chodzi w samych bokserkach.
Nie ubiera się nigdy. Nawet jak jest zimno. Tak, mamy właśnie ten Department of Normalcy, gdzie w ogóle są na przykład przechowywane czy więzione dupy. W sensie pośladki na nogach. Tyłki. Tyłki uciekły. Właśnie, więc to jest tego typu tyłki, które zaznaczmy są krwiożercze i po prostu a wszystko czaisz, jedzą taki spin-off? Na swojej drodze. DC, the bats are loose. Ja bym oglądał. No, oczywiście. No właśnie, czyli jakby to jest... Tylko, że zobacz, teraz w Happy też mamy podobny poziom, jeśli chodzi o świat. Mamy na przykład te... Raz, że mamy Orkusa, dwa, że mamy te jego wishes. Właściwie dopiero na końcu dowiadujemy się, że wishes, czyli też takie żyjące, chodzące bloby. Trochę Patryki ze Tak, Boba. Troszeczkę rozgwiazdy. Jakby one są partnerami Sonnego Shine, czyli one go znalazły i uczyniły z niego gwiazdę tak naprawdę. A okazuje się na końcu, że to są wysłannicy Orkusa. Więc to też jest jakby ta... Też tam jest większa intryga, trochę, której nie chcemy... Aż tak bardzo wam spoilować, żebyście mogli sami to odkryć. Już wspomniane lateksowe orgie, gdzie Sonny Shine z niewiadomych powodów ubiera kostium czarnego robaka, jakiegoś żuka i się dotykają ludzie. W Happy mamy też te narkotyczne wizje często tak. Samego Nika, czy w drugim sezonie też Amandy, która ma swój własny jakby story arc w tym drugim sezonie. I no to jest wszystko też dziwne, ale w zupełnie inny sposób. W taki sposób właśnie bardziej przyziemny, bardziej rzeczywisty. Natomiast no przygody naszej bandy wyrzutków z Doom Patrolu to jest totalna abstrakcja. I może przejdźmy do finału, bo każdy z nich dostarcza, ale też każdy z nich dostarcza na swój własny sposób. Zupełnie inny sposób. Bo w Happy mamy motyw, gdzie ma być wyemitowany ten program Sonny'ego. Specjalny program wielkanocny, taki wielka rewia. Tak, w której on ma nadać tej Wielkanocy tego jego statusu. Make Easter great again. Dokładnie. Mega. I dlatego jest to dużo bardziej uderzający finał, bo mamy program dla dzieci, gdzie na wizji zostaje zabity prowadzący, gdzie... Ulubieniec milionów dzieci. W ogóle, gdzie ma zostać zabity przez Hayley, czyli przez 10-letnią dziewczynkę, co jest też takim dość uderzającą rzeczą. Mamy cały ten motyw później już po całej tej akcji w tym studio. Mamy ten motyw, gdzie faktycznie Nick niby ginie, ale nie ginie. Tak. Gdzie Happy też poszukuje swojego jakby miejsca w świecie po tym jak okazuje się, że nie jest potrzebny ani Hayley, ani Nickowi. I spotyka Boga, który okazuje się, że jest też wymyślonym przyjacielem. I mówi głosem Jeffa Goldbluma tak swoją drogą. Także jest to taka dziwność, ale brutalno, sadystyczno taka... Z domieszką cukru. Bo z domieszką cukru w postaci Happy'ego. No oczywiście tak. A jeśli chodzi o Doom Patrol, no to finał jest dwuodcinkowy i opowiada historię, w której Mr. Nobody zamknął Danego The Street w obrazie. I nasza ekipa musi się przetransportować do obrazu, aby znaleźć córkę Chiefa, którą on długo ukrywał przed światem, bo ma specjalne moce. No i okazuje się, że nagle Mr. Nobody razem z Ezekielem i z Admirałem Wąsikiem stworzyli Brotherhood of Evil Animals i z niewiadomych powodów nasz Mr. Nobody powiększył i zarówno mysz, jak i karalucha. Więc i okazuje się, że... Wielgachne. Są wielgachne i okazuje się, że właściwie sam został przez nich wyrolowany z tego towarzystwa i jest bezsilny i nie może nic zrobić. Więc team-upuje się z naszymi super bohaterami. Tak. I jeszcze w ogóle w tej historii bierze udział też Bird Hunter, który na końcu tej historii... A może tego nie powiemy. Nie powiemy. W każdym razie ten... Jak w każdym punkcie, który wymieniliśmy, jest dużo bardziej szalony i taki abstrakcyjny i surrealistyczny ten finał, gdzie no faktycznie cały finał dzieje się na przestrzeni jednej ulicy, która jest obrazem tym Właśnie. Razem. Właśnie, tym razem została zamknięta w płótnie. Także są dwa
Teoretycznie oba są, seriale są dziwne i szalone, ale w różny sposób. I w zależności od tego, co lubicie, jakie macie w ogóle poglądy, bo na przykład w Doom Patrolu bardzo często przebija się na pierwszy plan kwestia równości, seksualności, feminizmu, tego jak sobie radzi z chorobami psychicznymi. Jest tego dużo, więc to jest jakby bardzo mocno samoświadomy serial i próbujący przez pryzmat tej bandy wyrzutków powiedzieć coś mądrego. Natomiast a jeśli chodzi o Happy'ego... Happy nie stara się moim zdaniem powiedzieć tutaj nic mądrego. Happy ma być przede wszystkim brutalny, krwawy, obleśny. Tak. Obskurny i jeżeli śmieszny. Jeżeli lubicie tego typu kino takie eksploatacji, można powiedzieć, to w Happy'm znajdziecie bardzo, bardzo coś dla siebie. Mm-hmm. No dobrze, może teraz tak, bo opowiedzieliśmy, czym charakteryzuje się każdy z seriali, ale jeśli mielibyśmy wybrać i któryś z seriali z tej dwójki, który byś wybrał? Nie jestem w stanie ci odpowiedzieć. Znaczy, jeżeli pytasz się mnie dzisiaj, to dzisiaj zdecydowanie bym wybrał Doom Patrol, ale to dlatego, że mam chyba taki nastrój, ale każdą jakby drogę lubię. W sensie, lubię zarówno to, w tą stronę, w którą poszedł Happy i tą stronę, w którą poszedł Doom Patrol, więc dla mnie oba te seriale są bardzo dobre i warte uwagi. Na pewno są warte uwagi i się z tym zgadzam. Ja chyba troszeczkę mocniej optuję jednak za Doom Patrolem, też dlatego, że to jest z niewiadomych przyczyn ten serial powstał, został stworzony przez tych samych ludzi, przynajmniej na szczeblu szefostwa dyrekcyjnego, co Tytani. I to jest w ogóle hit. To jest hit, bo jakby te dwa seriale dzielą właściwie 3 miesiące. Mhm. I jakim gniotem, jakim złym, bardzo nieporadnym serialem są Tytani, a jak świetnym, kolorowym i ciekawym pomysłem, jest projektem Doom Patrol. Także chyba troszeczkę mocniej stawiam na Doom Patrol, aczkolwiek Happy też jest naprawdę dobrym seansem. Powiedzcie nam, czy widzieliście któryś z nich, który wam się bardziej podoba, czy zamierzacie obejrzeć któryś z nich. Czekamy na nas w komentarzach. Pamiętajcie też, żeby wpadać na socjale. Nasze socjale jesteśmy na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Rafał ostatnio założył konto na Twitterze. No i też możecie odwiedzić naszą stronę internetową, bo jest tam dużo więcej do poczytania, posłuchania i do obejrzenia. A my za dzisiaj wam dziękujemy. Do zobaczenia następnym razem. Cześć. Cześć.